Wiadomości lokalne, dzień dobry. Jednym ciosem kuchennego noża 52-letnia częstochowianka pozbawiła życia męża. Gdyby nie czujność prokuratora, byłoby to zabójstwo doskonałe, gdyż lekarka pogotowia uznała, że mężczyzna miał zawał. Do tego zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego tygodnia w jednym z mieszkań w dzielnicy Raków. Około 50-letnia kobieta w pewnym momencie udała się do kuchni, gdzie przebywał jej znajdujący się najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu mąż oraz z okoliczności sprawy wynika, że ugodziła go nożem kuchennym w klatkę piersiową. Przybyły na miejscu lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził w karcie pacjenta, iż brak jest oznak śmierci zadanej, to znaczy, że osoby trzecie nie przyczyniły się do tego zgonu. Pomimo tego prokurator, który został powiadomiony o tym zdarzeniu, zarządził sekcję zwłok, która odbyła się na początku tego tygodnia. W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok lekarz stwierdził, iż przyczyną zgonu była rana kuta o długości około 12 cm. Była to rana serca, która spowodowała zgon pokrzywdzonego. Do tragicznego wypadku doszło w czwartek w miejscowości Zawada. Częstochowscy policjanci prowadzą czynności i wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Pani rzecznik, jak doszło do tego tragicznego wypadku w Zawadzie? Wczoraj krótko przed godziną 7 częstochowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku w miejscowości Zawada koło Kłomnic. Po otrzymaniu tej informacji natychmiast udali się we wskazane miejsce. Po przybyciu niestety potwierdzili tę informację. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 49-letni mieszkańc powiatu częstochowskiego, kierując Fiatem 126P na uku drogi, najprawdopodobniej wskutek niedostosowania prędkości do warunków drogowych, stracił panowanie nad samochodem, a następnie zjechał z mostu do rzeki. W wyniku tego zdarzenia mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. W chwili obecnej trwa dochodzenie, prowadzimy czynności, które mają na celu ustalić dokładne okoliczności tego zdarzenia. Pielęgniarz pogotowia oskarżony przez jedną z ratowniczek o przemoc seksualną usłyszał już od prokuratora zarzuty próby gwałtu. Za to przestępstwo grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Tymczasowo sąd zdecydował o aresztowaniu go na 2 miesiące. Podczas patrolowania rejonu ulic Senatorskiej i Mostowej strażnicy miejscy podjęli interwencję wobec nietrzeźwego mężczyzny. W trakcie legitymowania okazało się, że jest poszukiwany przez policję. Mężczyznę ujęto, umieszczono w izbie wytrzeźwień i pozostawiono do dyspozycji policji. Jedyna w Europie czynna zabytkowa zapałczarnia pochodząca z przełomu XIX i XX wieku wstrzymała swoją pokazową produkcję, ponieważ nie została wpisana na listę instytucji kulturalnych miasta. Witam serdecznie telewizję na Dwarcie, internetową telewizję w tym niepowtarzalnym miejscu, bo to jest jedyne w Europie. Problem jest podstawowy. Zmienia się przestrzeń produkcyjna na przestrzeń dydaktyczną, promocyjną. I właściwie mamy taką odwrotność, że tu mamy to, co zazwyczaj mają samorządy, to my mamy. Bo my mamy tą fabrykę, mamy te historyczne linie, mamy te cuda, tę perełkę, a potrzebujemy wsparcia w zakresie tylko, powiedzmy sobie, stworzenia ram organizacyjno-prawnych, które pozwoliłyby na kontynuowanie tej produkcji pokazowej. I żeby było ciekawie, a jak ciekawie, to fajnie, śmiesznie, straszno, taki program jest. Od 2007 roku leży w biurku schowany w magistracie. Tą część organizacyjno-prawną opracował pan Juliusz Braun, doktor Juliusz Braun, który w Ministerstwie Kultury nadal pracuje. I to czeka tylko po prostu na odkurzenie. Sytuacja jest o wiele lepsza niż była wtedy, bo w tej chwili nie ma pakietów socjalnych i tak dalej. I mam nadzieję, że tak jak wspomniałem, od 14 grudnia czekam na to spotkanie z panem prezydentem. Ono na pewno szybko nastąpi. I wtedy sobie to po prostu na ten temat porozmawiamy i na pewno coś ustalimy, bo zapałczarnia bez Częstochowy nie istnieje, ale Częstochowa bez zapałczarni też będzie uboższa. 4 miliony złotych na naprawę szkód powodziowych powtórnie dotrze do Częstochowy. Pod koniec ubiegłego roku miasto musiało zwrócić dotację Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pieniądze te przyszły z Warszawy za późno, gdyż dopiero 3 listopada. Pieniądze mają być przeznaczone na remont m.in. ulicy Bugajskiej i ulic Bocznych. Naprawiony też będzie kanał odwadniający na południu miasta, uszkodzony podczas powodzi. 14 lutego zakończy się program pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w tegorocznej powodzi. Pomoc przyznawana jest na odbudowę majątku trwałego lub obrotowego, zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej. Wieloletni prezes częstochowskiego przedsiębiorstwa komunalnego Jan Szyma został odwołany. Rada nadzorcza powołała na jego miejsce Roberta Kalinowskiego.
połowie lutego ruszą prace przy budowie węzła łączącego DK1 z ulicą Makuszyńskiego, czyli z północną częścią Częstochowy. Wykonawcą będzie firma Mostostal z Warszawy. Wcześniej prezydent Częstochowy podpisał umowę o dofinansowanie tego projektu. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zaakceptował wynik konsultacji społecznych dotyczących wyboru hasła promocyjnego. Hasło Jasne, że Częstochowa będzie wykorzystywane w działaniach promocyjnych miasta, zachęcając do nauki, pracy, jak i zwiedzania. Właściciel budynku wyznaczył nagrodę finansową za wskazanie graficiarzy, którzy pomazali elewacją dopiero co wyremontowanego budynku przy ulicy Kilińskiego w Częstochowie. Dokładnie 1500 zł dostanie osoba, która pomoże ująć wandali. Kilka pociągów na trasie Katowice-Częstochowa do 28 lutego zostanie zawieszonych. Pociągi te nie kursują już od początku obowiązywania obecnego rozkładu jazdy, czyli od 12 grudnia. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych tłumaczy, że kolejne przedłużenie spowodowane jest trudną sytuacją taborową. Informacje ze sportu, witam Państwa. Powoli zbliża się sezon żużlowy, tymczasem częstochowski włókniarz nadal pozostaje bez trenera. Podobno sytuacja ma się wyjaśnić jeszcze w tym tygodniu. Artur Czaja bardzo szybko zdobył licencję żużlowca, a już wystartował w trzech imprezach i za każdym razem stawał na podium. Jeśli budżet Częstochowy na rok 2011 zostanie przyjęty, będzie można przekazać dotację na sport kwalifikowany, czyli dla klubów występujących w wyższych ligach. Radni przyjęli uchwałę gwarantującą na ten cel 400 tysięcy złotych. Złożono także kolejny wniosek o podniesienie tej kwoty o kolejne 100 tysięcy. Na razie budżet Częstochowy nie został przyjęty, więc i nowe zasady dotowania stowarzyszeń nie weszły jeszcze w życie. Zespół Tytana AZS-u zagra w Bydgoszczy kolejny mecz drugiej rundy plus ligi. Ma więc kolejne szanse powiększyć przewagę nad Zaksą Kędzierzyn-Koźle. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.